Pochwalony Jezus Chrystus, serdecznie Was witam w nowym tygodniu. Chcemy służyć Chrystusowi. Obudźmy taką intencję, że cały dla Jezusa. Chcę z Nim żyć. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus jest oskarżany. Mówią, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Na to Jezus odpowiada, że jeśli jakiś dom jest wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Czy nie może być tak, że wyrzuca złego ducha przez złego ducha. Ale jeszcze dalej idzie ta Ewangelia, że wszystkie grzechy będą odpuszczone, ale kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia. To jest zawsze takie słowo, które budzi wątpliwości, ale odeślę Was do bardzo konkretnego odcinka na koniec, który to będzie wyjaśniał. Natomiast to wszystko, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii, mówi nam o tym, że tam, gdzie jest wzajemne skłócenie, to po pierwsze, ten dom się cały chwieje. Ciężko mu jest się ostać. Zobaczcie nasze rodziny, wspólnoty, parafie, kościół. Tak kościół jest skłócony. Ile tam się dzieje jedni przeciwko drugim. I teraz w tym wszystkim, w tych kłótniach, które mamy, bardzo łatwo jest działanie Ducha Świętego nazywać Belzebubem. I to jest niesłychanie niebezpieczne. Tutaj przed tym nas Pan Jezus przestrzega. To jest taki kierunek, żeby jednak usprawiedliwić w momencie wątpliwości. Że ja nie wiem, nie mieć tendencji wykluczającej, tylko tendencję taką, że jeśli to jest Boże, to chwała Panu. Nie wiem, czy jest, ale jeśli jest Boże, to chwała Panu. Czasem mylimy, że widzimy grzeszną postać, która posługuje. I przez to, że ktoś jest w grzechu, myślimy, że dzieła, które robi, też są w grzechu, a tak nie jest. Bóg potrafi przez grzesznego człowieka czynić dobro. I grzeszny człowiek, który nie jest w stanie łaski, nie chodzi do kościoła, może nam powiedzieć takie słowa, które spowodują, że małżeństwo będzie ocalone, które spowodują, że wejdziemy na nowo na dobrą drogę, że ktoś pójdzie do spowiedzi. To jest możliwe. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, żeby działania Ducha Świętego przez różne osoby, różne style modlitwy, różne podejście do wiary, żeby nie krytykować w taki sposób, że mówimy, że to jest diabelstwo czy coś. Tutaj potrzeba bardzo dużej ostrożności. To jest nauka Pana Jezusa dla nas, dla każdego z nas, bo każdy z nas spotyka coś, co mu nie pasuje. Nie jest możliwe, żeby nam wszystko pasowało. Mamy swoje ulubione jakieś schematy, to, co jest dla nas wygodne, ale nie krytykuj, jak jest inaczej. Są ludzie, którzy modlą się zupełnie inaczej, są protestanci, są prawosławni. Działanie Ducha jest bardzo szerokie. To, co Pan Jezus dzisiaj mówi, to mamy doceniać i się cieszyć, że Duch działa na różny sposób na ziemi. Trudna to jest Ewangelia, dlatego zachęcam, żeby o niej troszeczkę pomyśleć, bo to jest nawrócenie serca, ciągłe nawrócenie serca, żeby doceniać dobro. Błogosławię Wam na tę refleksję. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś chce posłuchać o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, to tutaj możemy kliknąć, tu jest całe moje wyjaśnienie tego tematu, a oprócz tego zachęcam do modlitwy teledyskiem, mocnych w duchu i piękną pieśnią. Do zobaczenia, pięknego dnia.